Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.8.1, w której wprowadzili nową łatkę i dodali fajny weapon stand, w którym możemy prawdopodobnie chować nasze bronie. Jeszcze go nie skraftowałem, więc w dzisiejszym odcinku sobie to zrobimy. Dodatkowo mam trzy pudełeczka kolejne z pieskami, czyli sobie jakąś krzyżówkę dzisiaj zmodyfikujemy. Psa może uda nam się zrobić tego legendarnego czy rzadkiego, epickiego. Oraz chciałem wam bardzo mocno podziękować za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Zostawiliście tyle łapek. Mam nadzieję, że w tym odcinku również was nie zawiodę i zostawicie jeszcze więcej. No to moi drodzy, zapraszam do łapkowania i zaczynamy! Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. A więc tak, moi drodzy. Ja bym proponował na samym początku się umyć. Ale czy Farel ma w inboxie wodę? No nie ma. No to szkoda, to chyba się nie umyjemy. Ale jest coś takiego. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić... Gdzie jest ten rain catcher? Czy ja nie mam w ogóle rain catchera nigdzie już? Dobra, mniejsza. Zacznijmy może od piesków. Jak tam pieski? Pieski głodne. Przydałoby się coś im dzisiaj, powiem wam, nadrobić, bo już mi się kończy to jedzenie. Tikety sobie odłożymy. Dodatkowo dzisiaj się przejdziemy na Flapiego, mam dyskietkę. Oraz otworzymy czerwoną skrzynkę w bunkrze Alfa. Któryś tam już ujada na smyczy. Młody, nie ujadaj. Cyk. 5 godzin, 19 minut. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Buddy urósł. Możemy go zmodyfikować. Super. Umiejętność dostał o nazwie Hunter. Okej. Okay. A ten mały... Możemy go skipnąć za 55 monet. Nie będziemy tego robić na chwilę obecną. Szkoda mi monet. Zróbmy za to tak. Weźmy... Otwórzmy skrzyneczkę. Rusty. Okej, okay, Brown. Kolejny. Rocky. Sparky. Murphy, Rusty, Tracker, Charlie. Charlie'ego nie mam. No i Leo, Cooper. Tutaj chcę mieć Sparkiego, bo jeszcze Sparkiego nie miałem, a mi się bardzo mocno kojarzy z Clash Royale'em. Kurczę, był. Dawaj, 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 dawaj. Teraz pewnie będę klikał z 5 minut, aż mi się trafi znowu Sparky. Romeo, Bandit, Bruno, Dunks, Shadow, Beer. Bandit, Kobe, Harley, Shadow, Max był też, Max fajny, nie? Cicho, cicho, cicho. Dawaj tego Sparkiego! Dobra, niech będzie znowu Bandit, bo skipnąłem. Nigdy nie będę miał chyba Sparkiego. Okej, okay, moi drodzy. Zacznijmy jakoś pieski modyfikować. Wiem, że się da. Mamy Buddy'ego z umiejętnością Hunter. I byśmy wzięli sobie na przykład, ona ma... Puppies grow speed 1%. Aha, szybciej rosną. Jasmine co ma? To samo. Ej! Aha, ja spragniony, głodny i w ogóle. Dobra, zjedz to wszystko, Farel. Bewsztyk też sobie zjedz. I teraz sprawdźmy. Daisy ma experience 5% więcej. Ta ma 1,5%, już lepiej. Jasmine. Ta ma też Huntera, jeden szans. Sierra ma experience 5%. Sadie ma... Aha, że nie będą takie głodne. To ja bym proponował sobie dać Puppies grow up speed 5%. Dobra, i do tego Buddy'ego. I skrosujmy. O! Black Bag Princess Penny, Maggie, Grace, Roxy, Trixie, Piper. Niech będzie Piper. Moi drodzy, musimy teraz poczekać, żeby skrosować kolejne pieski parę dobrych minut. Bo tu są akurat cztery. Tu są akurat cztery samce i mamy suczek 2, 4, 6 sztuk jeszcze. No troszeczkę powiem wam, ta hodowla mi się rozrosła, ale jeszcze zaryzykuję. Dobra, za to zostawcie Farelowi łapkę w górę. Farel skipnie za 55 monet. Careful! Okej, okay, i skrosujmy sobie drugiego pieska. Damy sobie znowu Lakiego.
On ma Poppy Growth 0,5%, a ta ma Poppy Growth 1%. Znowu taki black. To może ja muszę tutaj po prostu patrzeć na ich maść. A czekajcie, zrobimy jeszcze raz. Dobra, jeszcze jednego skipniemy. Dobra, Farel się podjarał za mocno. Weźmiemy teraz. Aha. Teraz. Wziąłem teraz psa rangi drugiej. Okej. Teraz sobie skipnąłem psa rangi drugiej. No nieźle, nieźle. Poczekajcie. To teraz chciałbym... Ja nie mam jeszcze suczki rangi drugiej, tak? Samca. Psa nie mam. Po prostu nie mam psa małego. Rangi drugiej. Dobrze, to znowu skrosujemy sobie... Nie Lexi, ani nie Dixie. Czekajcie jeszcze raz. Daisy z jakimś wariatem. Z wariatem tutaj. Dobra, 70 monet. Co on będzie miał? 2,5%. Okej, okay, Charlie. Charlie, będziesz krosowany. Charlie, będziesz krosowany z Dixie, która ma Hunter. Okej. Okay. Zeus. Yes! Tak? Dobrze. Jest Zeus. Idealnie. I teraz po prostu będę musiał tego Zeusa znowu sobie skipnąć. 70 monet. Dobra, zostawiajcie te łapki. Musi być 1,5K pod tym odcinkiem, bo ja się nie wypłacę. Ile zostało mi tych monet? 480. Dobra. Ja nie mogę grać w takie gierki, bo ja za dużo wastuję monety. Zeusik. I do tego damy... A więc tak, możemy psa rangi drugiej skasować z psem rangi drugiej. Zeusa z Lexi. Lexi ma od Fooda 2,5 i znowu Food 2,5. Ten też ma Food i Huntera. A Dixie co ma? Dixie ma Champion i Huntera. To skrosujmy sobie Huntera z Championem i z Well Stocked. I co jest? Sadie! Rangi trzeciej pies. Send dog to crate. Sprawdźmy, ile ona będzie teraz, ta Sadie. Malutka, ona ma już, jest rangi trzeciej, tak? Dobrze mówię? Let go, okej. Można wypuścić, ja nie będę nikogo wypuszczał, ale zróbmy sobie teraz tak. Daisy damy tu. Lexi damy również sobie tutaj i damy sobie również tą. Niech sobie chodzą, pilnują, będzie super. Okej, okay, brakuje mi jeszcze tylko jednej rangi i będziemy mogli te pieski ulepszyć na rangę czwartą, czyli będzie mógł wychodzić ze mną prawdopodobnie na polowania. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, teraz szybko Farel leci. Czy ma tikety? Nie ma tiketów. Farel zostawił tikety czerwone. Nie, tikety czerwonych, tiketów czerwonych też nie zostawił. Zróbmy sobie teraz w końcu te biurko. Weapon crate, nauczmy się. I teraz, czy Farel będzie w ogóle miał oak planki? Oak planki, wiem, że kiedyś się walały. Weźmy sobie to, ewentualnie przerobimy za chwilę. Nie ma. To możemy wziąć, będziemy psy z tego karmić. Dalej nie ma. Dwa oak planki, ok. Tutaj nic. Tutaj nic. Kolejne dwa oak planki. I czy ja dobrze pamiętam, oak plank się znajdował tutaj, dobrze. Idzie dobrze, 19. Super, jak my zaraz będziemy mieli pierwszą weapons crate. No i z pewnością mi braknie tej jednej, standardowo. Jakby mogło być inaczej, dobra. Tymi drzwiami trzaskamy, babka zostaw to. Cyk. Nie, no ja teraz nie przejdę. Gdzie jest ten stół od tych oak planków? Ja muszę tu porozwalać te ściany, porobić porządki w końcu. Przecież nie robię już tych ridersów, bo mi się najzwyczajniej w świecie... No nie chcę, ale chyba kiedyś zrobimy sobie na odcinku taki odcineczek luźniejszy. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, to się wtedy zrobi ridersów. Dobra. Jest oak plank. Craft? No dobra, mamy to nowe cudeńko. Przepraszam, nie tutaj. Furnace i możemy postawić w tym miejscu na poziomie trzecim, ok. I jak to wygląda? Ciekawe, ile to ma slotów, dziadostwo. Show me. Aha, no baterie, no tak, no baterie trzeba, no bo jak inaczej, jakby baterii nie trzeba było mieć, to inaczej by się nie dało. Weźmiemy minigana.
To jest taka fajna broń. Granatnika weźmiemy. Baterie 20 sztuk i co? I co? Kto ma baterię? Farel ma baterię. Farel ma wszystko. 19 dni będzie mi świeciło na tych bateriach. O, o. A i że niby taka cyna, ta? I że sobie tak cynie tym. Dobra, ta emeczka i tak jest zużyta, ale jest modyfikowana. Ej, trzeba sloty zmienić, bo to tak być nie może. Minigun niżej. O, teraz pa jak to wygląda konkretnie, no i to mi się podoba. Co jeszcze takiego ciekawego jest, że mógł tutaj powiesić? Shotgun. A wiecie co? Farel ma coś unikatowego. O ile dobrze pamiętacie, pewnie się domyślacie, co Farel wozi cały czas w czoperku. Właśnie, Farel w czoperku wozi Guandao z eventu, kiedy był ten rok chiński. Właśnie, to był właśnie ten event. Mogę powiesić. O bracie, teraz to się prezentuje. Jaka jeszcze była taka broń rzadka? Pamiętacie, był taki ten pistolet na święta, rakietnica, flargan. Pałka Dziadka Mroza była. Nie mam tych itemów, szkoda, naprawdę ubolewam teraz. Wiem, że trzeba będzie po prostu w przyszłości. Aha, zawsze się zastanawiałem, jak to wygląda na kobiecych stópkach. No dobrze, zawsze się zastanawiałem. Teraz będę wiedział, że w przyszłości muszę jednak to dropić. Okej, sprawdźmy sobie jeszcze dwie broni, jak one wyglądają w tym naszym Weapon Crate'cie. Jakbym sobie powiesił tą broń i powiesił sobie tą broń, bo to tak mi chodzi bardziej o wygląd i estetykę. Bardzo fajnie to wygląda. Powiem wam, że chyba jednak bronie ręczne będą tutaj bardziej pasowały do tego wszystkiego. Ale jeszcze z chęcią sobie postawię jedną taką szafeczkę. A jak Black Lights wyciągnę? Aha. 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 Czyli jedna bateria podświetla to na 24 godziny. Jestem ciekaw efektu w nocy. Dobrze, może nam się uda to w tym odcinku zrobić, a może w następnym. O ile noc będzie. Jeszcze chciałem tylko takie coś sprawdzić. Jakbym chciał to podnieść, kuwianeczko, no. I przestawić tutaj, mogę? Mogę. Ja bym sobie obrócił. No i dobra, niech stoi. Bardzo fajna rzecz. Taki po prostu gadżet. A jestem ciekaw, czy mogę położyć tutaj torcza. Czy mogę położyć torcza? Mogę, zobacz. Pochodnia sobie wisi. No też takie nawet spoko. Okej, moi drodzy, mi się wydaje, że bardziej Kefir wprowadził to po to, aby takie bardzo fajne właśnie znaleziska, rzadkie itemsy sobie móc tutaj powiesić. Musieli dodatkowo się z grafikami tu napieprzyć, nie gadaj, że kill-off można powiesić. Można też powiesić kill-off, no fajne, fajne. Katana, przecież ja mam katanę, katana będzie tutaj najlepiej się prezentowała, sprawdźmy. Nie, katana bardzo, bardzo, bardzo słabiutko. Katana bardzo słabiutko. Granatnik, nie, musi być ten minigun jednak. Co myślicie? Bardzo fajnie to wygląda. Okej, resztę rzeczy sobie odłożymy. Tylko zjedzmy. Do jednej skrzynki. Siekierki jeszcze mam. Napiszcie w komentarzu, jaką byście chcieli rzecz zobaczyć, żeby wsadzić do tej skrzynki, do tej szafki nowej, a ja w przyszłym odcinku z pewnością to zrobię. Dobra, usuniemy wszystko. Możemy odłożyć również. Silniki zaraz wsadzimy do ATV. Chyba, że już mam tam wszystkie silniki well done. Zaraz sprawdzimy, bo już nie pamiętam. To możemy odłożyć, żarówki odłóżmy. Tu mamy tego 20, to też shotgun. Okej, moi drodzy, no to co? Ciśniemy na Flapiego, zobaczymy, czy jest piesek. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w bunkrze. Ja ze sobą wziąłem tiketiki Flapiego, wszystko mamy. Bardzo strasznie chce mi się pić. Mam nadzieję, że w skrzynce została jakaś woda. Albo zaraz przeszukamy którąś tutaj z szafek. Tutaj zazwyczaj dropiła woda. Bo szkoda mi jest po prostu apteczek na to, że będzie mnie raniło pragnienie, co nie? No i pięknie, mamy, wypijamy wszystko, piwko też. No i pięknie, teraz tylko i wyłącznie śmierdzimy. Tutaj widzimy, już wszystko mamy powyjaśniane, ponieważ
Na live'ie wczoraj robiłem troszeczkę bunkra. Może dzisiaj jakiegoś The Blind One na live'ie pozabiję. Data, ok. Tutaj możemy modyfikować sobie bronię, ale nie mam magazynków. Ok, otwórzmy sobie teraz czerwoną skrzynię. O ile dobrze pamiętam. Ty, co tu się wydarzyło? Że taki jakiś. Jakby szyb wentylacyjny spadł z góry i się rozbił. Ok, otwieramy czerwoną skrzynkę. Powiem wam, że bardzo dawno gaz tank nie wypadł. Ok, to zawijamy. Oczywiście bronie wszystkie, apteczki, paliwo. To mi się zawsze przydaje. Reszta niech zostanie, później sobie zrobię z tym porządek. Tutaj jedzonko również zawijam. Koło do ATV w końcu, bo mi brakuje. No i co? No i to by było tutaj wszystko. W tej właśnie oto bramce miałem wam powiedzieć, że tu jest taka bramka. I tutaj musimy wpuścić psa z umiejętnością tego tropienia chyba. Ale to jest dopiero pies o czwartej randze, tak? Dobrze to mówię? Pies czwartej kategorii, niech będzie. Teraz sobie wszystko tutaj możemy odłożyć, te C4 w sumie, no C4 mogą zostawić. Zostawmy sobie bronię. Ubierzmy tylko jakąś, cyk. Paliwo się da do motoru, aptekę tu możemy zostawić, łożysko też. Zróbmy to, możemy wywalić. Na razie. Tikety możemy też wsadzić tutaj do szafek, bo mi się później przydadzą. Będę szukał znowu na live'ie, ale to nic nie szkodzi. Broni jest od groma i ciut. Dobra, ciśniemy na Flopiego. Mam nadzieję, że znajdziemy kolejnego pieska, bo bardzo szybko chcę zrobić tą właśnie czwartą rangę psa. Co? Aż taki kawał? Ile ja to będę na paliwo tracił, chłopie? Myślisz, że taka benzyna to za darmo jest? Dobra, w bunkrze Alfa spadło parę kanistrów, to mi się wydaje, że Doc increases the experience garnet. Tutaj po prostu staje bufa od psa. Zwiększa mi exp. Bo ktoś kiedyś pytał na live, co to za zielona strzałka. To właśnie psy dają mi buffy od zależności, jaką mają rangę. Aha, ja wchodzę w tych butach moich rzadkich. To nie. To ja wolę iść bossa, bo to jest bardzo... Jest papi! Chodź. Dobra, super. Mamy pieska. Pamiętajcie, że na Flopim jest ponad 70% szans uzyskania psa, dlatego warto jest zrobić sobie ten bunkier. Ej! Dzięki tobie moje pieski przeżyją. Dziękuję za stejka. Ej, i co z tą skrzynką? Myślałem, że nie da się już jej otworzyć. Dobra. Ciekawe, co spadnie. Fajnie, jakby jakaś rzadka rzecz spadła. Bym był mega turbo zadowolony. Uwaga! O! Electronic Circuit. To jest zawsze na propsie. Sład butsy, akurat potrzebowałem butów. Paternik Leopard, sobie go wezmę, może kiedyś będę sobie zmieniał znowu na inny pattern, to wtedy sobie go przywrócę. Plejcik, kluczyk. Aluminium mam w chacie, apteki. O, bo dobra, biorę wszystko. A to sobie zjem. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że wbijemy ponad 1000 łapek. A ja z wami się już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Last Day on Earth Survival na moim kanale. Trzymajcie się, cześć! A, jeszcze postać wam pomacha. Yo!